Cześć, dajcie proszę znać, czy mnie dobrze widać i słychać, czy jest OK. Cześć, cześć. Jest OK, dobra, słychać, fajnie, dzięki. Cześć, cześć, słuchajcie, to poczekajmy sobie jeszcze tak z 3-4 minutki na wszystkich. Jest dokładnie teraz 18:30. Kilka minutek poczekamy, dwie, trzy, nie dłużej i rozpoczynamy sobie. Ja już będę pomalutku wszystko prezentował i będziemy pomału startować. Cześć, cześć, hej, cześć. 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 Startujemy za 2 minutki. Cześć. Cześć, cześć. Tak, tu już tutaj mamy pytanie, czy będzie dzisiaj konkurs? Tak, konkurs dzisiaj będzie. Z tego co wiem, tutaj nasze dziewczyny z biura tam wypisały jakieś wymagania, chyba trzeba było udostępnić jakiś tam post, aby brać spokojnie udział w konkursie, więc jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, to zapraszam. Ale tak, będzie konkurs, jest przygotowany oczywiście. Nagroda, więc tak. I jeszcze informacja, tutaj też pytacie, czy będzie nagrywane. Tak, wydarzenie będzie nagrywane, w zasadzie już jest nagrywane. Więc dla wszystkich, których nie będzie, albo ktoś się spóźni, albo kto będzie musiał gdzieś tam wyjść podczas naszego spotkania, to jak najbardziej w ciągu kilku dni takie nagranie pełne udostępnimy na naszych social mediach. Cześć. Dobra, słuchajcie, to myślę, że pomalutku możemy startować. Z racji tego właśnie, że wydarzenie jest nagrywane, to myślę spokojnie, jeśli ktoś się spóźni, to sobie ewentualnie początek odwinie. Tym bardziej, że na początku będę tutaj miał takie kilka minut o sobie, trochę o firmie, więc to nikomu nie ucieknie. Dobra, słuchajcie, to jeszcze raz Was witam już teraz wszystkich. I rozpoczynamy sobie dzisiejszy webinar. Tematem dzisiejszego webinaru jest temat sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania. Myślę, że temat bardzo, bardzo gorący wciąż, mimo że już powiedzmy ten pierwszy taki boom, ta nowość, że tak powiem, w kontekście automatyzacji, w kontekście też testów związanych z sztuczną inteligencją trochę minął, to znaczy może minęło już takie właśnie coś nowego, coś zupełnie nowego, czego wcześniej nie było. Dzisiaj już mamy możliwość spotykać pewne zastosowania sztucznej inteligencji na co dzień, dlatego też pomału się z tym tematem obywamy i faktycznie możemy na ten temat już powiedzieć trochę więcej szczegółów niż tylko takich ogólników, które jeszcze tak naprawdę kilka miesięcy temu, no to było jedyne źródło informacji, takie ogólniki, co związane z tą sztuczną inteligencją w kontekście testowania oprogramowania. Dobra, słuchajcie, to zanim przejdziemy do właściwego tematu, to może kilka też słów o mnie, bo też zawsze powtarzam, warto wiedzieć, kto Wam przekazuje wiedzę i na jakiej podstawie. Więc krótko, dwa zdania. Ja nazywam się Tomasz Stelmach. Jestem związany z testami tak naprawdę od początku swojej przygody zawodowej, czyli mniej więcej już około 14-15 lat. Od zawsze tutaj byłem
byłem związany z testami oprogramowania. Począwszy od testów manualnych, poprzez analizę testową, po automatyzację, w której najbardziej się specjalizuję, jeśli chodzi o taką część techniczną testów oprogramowania. No i od kilku lat tak naprawdę prowadzę również firmę Quality Island, wcześniej od Leica do Automatyka markę, gdzie realizujemy projekty testowe, czyli niezależne testy wszelkiego rodzaju, na każdym poziomie każdego rodzaju oraz przeprowadzamy, uczymy, szkolimy, edukujemy testerów oprogramowania, kandydatów na testerów oprogramowania oraz już tych doświadczonych specjalistów. To są niektóre z firm, z którymi współpracujemy, współpracowaliśmy, bądź nadal współpracujemy, więc myślę, że tutaj też mamy, jakby przez to Wam też tutaj chcę pokazać, że jeśli będziecie mieli dzisiaj jakiekolwiek pytania, nie tylko związane z sztuczną inteligencją, ale być może z czymś innym, ogólnie z testami oprogramowania, to śmiało pytajcie. Ja na podstawie swojego doświadczenia postaram się Wam na takie pytania odpowiadać. Jeśli oczywiście nie będę znał odpowiedzi na jakieś pytanie, to też od razu Wam oczywiście o tym powiem, ale myślę, że na większość Waszych pytań spokojnie będę w stanie Wam odpowiadać, więc jeśli komuś się coś leży na sercu, ma jakąś myśl, to śmiało zadawajcie pytania. Quality Island, tak jak wspomniałem, ja od kilku lat zajmuję się właśnie prowadzeniem firmy Quality Island, czyli firmy, która zajmuje się stricte testowaniem oprogramowania, od szkoleń, poprzez pewne kursy stażowe, praktyki, poprzez realizację projektów testerskich na każdym poziomie każdego rodzaju, czyli testy manualne, automatyzacja testów, niezależne zespoły testerskie, rekrutacje testerów dla naszych klientów, dla rynku, ogólnie dla firm rynkowych, wszelkiego rodzaju projekty związane z testami i jakością oprogramowania. I myślę, że to jest tyle. Nie chcę tutaj Was zanudzać tutaj informacjami, które pewnie większość z Was doskonale wie, skoro tutaj na naszym webinarze jest. Gdyby ktoś potrzebował jakiejś informacji, to oczywiście śmiało, ja jestem dostępny na LinkedInie przede wszystkim. Jeśli ktoś tam chce mnie złapać, o coś podpytać prywatnie, czy mniej prywatnie, to zachęcam. Resztę informacji tak naprawdę możecie spokojnie znaleźć na naszej stronie internetowej oraz na naszych social mediach, więc myślę, że tutaj możemy sobie postawić kropkę i przejść od razu do tej wartości merytorycznej, czyli sztucznej inteligencji AI w testowaniu oprogramowania. Cześć, cześć. Słuchajcie, jeszcze bardzo informacja istotna dla Was to taka, że właśnie uruchamiam tryb Q&A. To jest taka funkcjonalność platformy, na której się aktualnie znajdujemy. Polega ona na tym, że tutaj jest nas duża ilość i już samo przywitanie nas przewinęło kilkukrotnie ten czat. Dlatego też, jeśli ktoś będzie z Was miał jakieś pytania, to zachęcam w każdym momencie, to pamiętajcie, żeby zakończyć pytanie pytajniczkiem. Wówczas Wasze pytanie wpadnie mi na osobną sekcję, na osobny taki panelik, więc będę to pytanie jakby zbierał i na nie starał się odpowiadać, bo być może na tym czacie będą różne dyskusje i te pytania mogą nam po prostu szybko, szybko unikać. Jeśli nie zapomnicie o pytajniczku na końcu, to te pytania się jak najbardziej powinny tutaj wszystkie znaleźć i raczej ich nie przegapimy. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Tak, dokładnie, wystarczy znak zapytania. To już Mateusz przetestował. Dobra, słuchajcie. To, co chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, przekazać, to tak naprawdę nie jakieś informacje takie, które możecie zdobyć na każdym innym webinarze, czy przeczytać w dowolnym miejscu, czyli po prostu jakieś informacje ogólne o sztucznej inteligencji, bo jak doskonale wiemy, dzisiaj tak naprawdę każdy jest specjalistą o sztucznej inteligencji. Natomiast ja dzisiaj chcę Wam właśnie przekazać informacje stricte ze swojego doświadczenia, z naszego tak naprawdę doświadczenia firmowego podczas realizacji projektów dla różnych klientów naszych, tak? Mniejszych firm, większych firm. My tutaj eksperymentujemy od dobrych już kilkunastu miesięcy z różnymi narzędziami, rozwiązaniami w kontekście właśnie pewnych elementów AI, sztucznej inteligencji.
No i dzisiaj myślę, że jest ten już etap, na którym możemy nie tylko powiedzieć tak ogólnie o aspektach wykorzystania sztucznej inteligencji, czy też czym ona jest, bo tutaj dzisiaj właśnie nie chcę mówić, czym jest sztuczna inteligencja, ani się wymądrzać, bo tutaj na pewno znajdziecie w sieci dużo mądrzejszych, specjalizujących się w tym temacie specjalistów. Natomiast ja dzisiaj powiem właśnie o sztucznej inteligencji w kontekście testowania oprogramowania, czyli tego, co nas tutaj testerów interesuje najbardziej. Przedstawię przede wszystkim pewne narzędzia, techniki, które wykorzystywaliśmy, czy też aktualnie wykorzystujemy wciąż podczas naszych testów, które usprawniają nam pracę, pomagają nam, czy też wręcz umożliwiają w niektórych przypadkach realizację pewnych specyficznych projektów. Więc dzisiaj to, co będę mówił, będę przekazywał właśnie swoje doświadczenie w kontekście realizacji wielu, już pewnie kilkudziesięciu różnych projektów, mniejszych, większych, o różnej, przeróżnej skali projektów IT. No, oczywiście, w kontekście, my specjalizujemy się tylko i wyłącznie w kontekście właśnie testowania jakości QA będzie na końcu QA, więc Quality Assurance. Także to dzisiaj postaram się Wam wszystko przekazać. Czy słyszałeś o jakimkolwiek przypadku sensownego tworzenia testów automatycznych end-to-end w całości za pomocą darmowego lub płatnego AI? Tak, o tym też będziemy właśnie dzisiaj mówić, bo tak naprawdę to, czym się chcę dzisiaj podzielić, to też taką informacją ogólną, bo to też myślę, że będzie dobre podsumowanie tego wszystkiego, ale skoro już to pytanie padło na początku, to przynajmniej postaram się tak w dwóch słowach ten temat uzupełnić na początku. Przede wszystkim, tak naprawdę dzisiaj nie ma jeszcze takich narzędzi, które są właśnie takie autonomiczne, typu instalujemy coś, wrzucamy jakiś kod, czy wrzucamy jakąś dokumentację i nagle mamy pełny proces end-to-end pisania przypadków testowych, później ich automatyzacji, zbierania wyników, oceniania i w ogóle najlepiej to deployu na produkcję. Takich narzędzi nie ma, przynajmniej ja o nich nie słyszałem, aby były na tyle, że tak powiem, właśnie takie end-to-end całościowe, aby mogły zastąpić na przykład pracę wielu ludzi. Czegoś takiego póki co wydaje mi się, że na rynku, przynajmniej na rynku globalnym, komercyjnym nie ma. Ja też rozmawiam z wieloma różnymi firmami i spotykamy się na różnych też spotkaniach i o czymś takim jeszcze nie słyszałem. Dlatego też spokojnie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to też sobie zaraz o tym powiemy. To na pewno jest temat, który się będzie rozwijał, ale przez dzisiaj i myślę, że przez kolejne najbliższe lata ten temat będzie po prostu mocno rozwojowy, a nie jakby tematem takim końcowym, że mamy jakieś super narzędzie, które będziemy wykorzystywać, które robi za nas wszystko, możemy sobie leżeć i pachnieć. Na pewno czegoś takiego, ja przynajmniej o czymś takim nie wiem, o jakimś takim cudownym środku, który naprawdę byłby wdrożony w firmie i nagle by się okazało, że na przykład, nie wiem, 30% załogi może być zwolnionych, albo udało się usprawnić pracę na przykład z pół roku tworzenia projektu, na przykład na 2 tygodnie. Czegoś takiego nie ma, nie słyszałem o czymś takim i też właśnie między innymi takimi doświadczeniami chcę się dzisiaj z Wami podzielić, bo sztuczna inteligencja na pewno ma ogromną przyszłość przed sobą, świetlaną przyszłość. To jest to, do czego na pewno firmy chcą dążyć, bo dzisiaj tak naprawdę, gdybym miał się z Wami podzielić takim doświadczeniem zapleczowym trochę, to znaczy takim doświadczeniem w kontaktach z firmami, z rozmowami na temat pewnych kontraktów, prac, zleceń, to większość firm dzisiaj rozpoczyna rozmowę od tego, czy mamy jakieś elementy związane z AI, które usprawnią nam pracę. Czyli widzimy bardzo jasno, że firmom, zespołom, projektom zależy na tym, aby poprzez pewne elementy AI, chociażby takie, o których dzisiaj będziemy mówić, usprawniać pracę. To znaczy nie ją zmieniać tak, że o, teraz już nie będzie testerów, czy będziemy robić tylko na przykład testy automatyczne, bo to, co zrobią manuale, to zrobi AI. Czegoś takiego nie ma i firmom zależy głównie na tym, aby usprawniać swoją pracę poprzez pewne elementy, stosowanie pewnych elementów, komponentów, rozwiązań, procesów AI, opartych na AI, na uczeniu maszynowym, na analizie dużych zbiorów danych, które pomogą nam na przykład chociażby w predykcjach na przyszłość, jeśli chodzi o potencjalne na przykład występowanie błędów czy jakichś tam incydentów, które mogą się uwidocznić w przyszłości.
Więc o tym będziemy sobie dzisiaj mówić, ale już na początku na pewno zaznaczam, że sztuczna inteligencja w kontekście przynajmniej testowania oprogramowania, bo ja też nie jestem jakby ekspertem od sztucznej inteligencji, tylko jestem bardziej tu ekspertem od testowania oprogramowania, który właśnie w dziedzinie sztucznej inteligencji po prostu się porusza, testuje, wdraża różne rozwiązania, no i mam nadzieję, że w konsekwencji też będziemy w stanie tą branżę testowania oprogramowania trochę zmieniać, trochę ją ulepszać, pchać do przodu. No ale dobrze, najważniejsze właśnie to jest to, że to, co będę dzisiaj mówił, to jest na bazie moich doświadczeń, nie jakiejś wiedzy, którą przeczytałem z książek, z FOR czy z jakichś innych źródeł, więc być może ta wiedza może się czasami różnić trochę od tego, co wy na przykład wyczytaliście gdzieś, ale to też chętnie tutaj piszcie na czacie, dzielcie się swoimi doświadczeniami, swoimi opiniami, to będziemy dyskutować. Dobra. Sztuczna inteligencja. To jest jedyny taki slajd, który tak naprawdę mówi o tym, czym jest sztuczna inteligencja, bo od czegoś musimy zacząć, ale wszystko, o czym mówimy, pamiętajcie, mówimy w kontekście doświadczeń i w kontekście testowania oprogramowania. A więc krótko mówiąc, sztuczna inteligencja w kontekście jakby na użytek testowania oprogramowania, to po prostu technologia, która pozwala komputerom, czy też po prostu software'owi, tak byśmy mogli to powiedzieć szerzej, na wykonywanie pewnych zadań, w tym wypadku oczywiście zadań testowych, zadań weryfikacyjnych, walidacyjnych, które normalnie wykonują ludzie, czyli wymagają pewnych ludzkich uwarunkowań, ludzkich zachowań, takich jak właśnie chociażby logiczne myślenie czy wyciąganie wniosków. No i właśnie ta sztuczna inteligencja dzięki swojej budowie, zastosowaniu, koncepcji działania potrafi te ludzkie umiejętności, jak pewnego rodzaju wyobraźnia, logiczne wyciąganie wniosków, uczenie się przede wszystkim i takie predykcje, czyli wyciąganie wniosków w kontekście przyszłości, potrafi realizować na różnym poziomie, bo to czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. Jesteśmy, pamiętajmy, w początkowej fazie ogólnie sztucznej inteligencji. Na pewno kiedyś będzie to działało dużo lepiej, ale już dzisiaj faktycznie niektóre zadania, które do tej pory wymagały tej inwencji człowieczej, mogą przejmować faktycznie maszyny, które są wyposażone w te algorytmy sztucznej inteligencji. I w kontekście testu oprogramowania istotne bardzo jest to, czyli realizacji testów, weryfikowania, przygotowywania pewnych danych chociażby testowych, bardzo istotne jest to, że ta sztuczna inteligencja przede wszystkim potrafi się uczyć. Co to oznacza? Oznacza to, że sztuczna inteligencja potrafi analizować, przyjmować duże zbiory danych, na przykład danych testowych, i na podstawie tychże zbiorów, ich analiz, porównań, zastosowania w różnych kontekstach, może wyciągać pewne wnioski i na przykład rozpoznawać pewne wzorce, na przykład częste błędy, i realizować predykcje, czyli krótko mówiąc, przewidywać, czy podobne problemy, takie same, inne, czy zupełnie inne, mogą się pojawiać w przyszłości w konkretnych obszarach. To jest bardzo istotne, bo tak naprawdę testy oprogramowania to jest właśnie sens testu oprogramowania, czyli analizujemy coś, dokumentację, notatki, wcześniejsze swoje doświadczenia, mamy je w głowie, więc to wpływa na nasze rozumienie. Na podstawie tego rozpoznajemy pewne wzorce, czyli też jesteśmy w stanie powiedzieć, że jak kiedyś był taki błąd, bo na przykład zabrakło czegoś, jakiegoś komponentu, i na przykład widzimy teraz, że tego komponentu też brakuje, no to wyciągamy logiczny wniosek, że podobne problemy mogą się również zdarzyć w tym projekcie. Dokładnie tak działa sztuczna inteligencja, niektóre przynajmniej komponenty, i właśnie te komponenty dzisiaj Wam przedstawię. I możemy sobie przejść od razu też do takiego najpopularniejszego pytania, w którym właśnie rozpoczniemy tą naszą podróż po tych narzędziach, komponentach, czyli pytanie, które pada najczęściej, które ja dostaję przynajmniej najczęściej na różnych konferencjach, szkoleniach, spotkaniach z osobami, które no są w branży IT testowania, bądź też chcą się do niej dostać, czy też na uczelniach, bo też mamy swoje różne programy. To pamiętajmy, że pamiętajcie, że sztuczna inteligencja, ja zawsze się dzielę jedną taką historią, bo
Bo ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, mogę Wam się podzielić swoimi doświadczeniami i zawsze dzielę się taką historią z osobami, które zadają takie pytanie. Otóż 15 lat temu, kiedy zaczynałem pracę z testami oprogramowania, czyli wchodziłem do branży testowania oprogramowania, 15 lat temu akurat był taki okres, w którym wchodziły pierwsze narzędzia do automatyzacji testów. I to był dokładnie taki sam boom, jak dzisiaj na sztuczną inteligencję. O tych narzędziach mówiło się cały czas, że są super narzędzia, robią coś automatycznie, wystarczy coś poklikać, napisać jakąś linijkę i nagle testy zrobią się same. Było dokładnie, nie przesadzam, było dokładnie taki sam balonik, jak na tą sztuczną inteligencję dzisiaj. I już wtedy, pamiętam, wchodziłem do branży jako tester manualny i wtedy wszystkie osoby już mówiły, nie, w ogóle testy manualne nie wchodź, to w ogóle się nie opłaca, bo już zobacz, jakie są narzędzia do automatyzacji testów, Selenium i tak dalej, zobacz, wystarczy napisać tę linijkę, tutaj coś podstawić i nagle test logowania, rejestracji robi się sam i w ogóle testy manualne to już jest przeszłość, więc nie warto w to iść. I dzisiaj jest trochę podobna koncepcja, to znaczy też się nam już panuje takie zdanie, że sztuczna inteligencja ogólnie zabierze pracę, to już w ogóle mówimy o różnych branżach, ale też szczególnie o testerach oprogramowania, o deweloperach testerach oprogramowania, którzy właśnie jakby mają być zastąpieni przez tą sztuczną inteligencję i nie warto się już tego za bardzo uczyć, raczej to jest zawód, który jakiejś tam przyszłości dłużej nie ma. Jest dokładnie to samo, ja mam dokładnie takie déjà vu i przez te 15 lat, rok po roku też było słychać takie głosy, że nie, to już w ogóle ostatni rok, może jeszcze dwa, może trzy, już nie będzie testów manualnych, będzie tylko automatyzacja, więc to nie idź, nie idź, nie idź. I przez 15 lat, dokładnie rok do roku, taka sama gadka. To już myślę, że wy też doskonale wiecie, jak ktoś już tam jest kilka lat w branży IT testowania, to też wie, że cały czas automatyzacja, testerzy manualni za rok, za dwa, to już na pewno maksymalnie. I teraz jest tak sama sytuacja w przypadku sztucznej inteligencji, że w ogóle automatyzacja nawet to już jest taka nie bardzo, bo teraz sztuczna inteligencja zrobi wszystko za nas, więc w zasadzie jakość oprogramowania będzie dostarczana sama, będzie się to wszystko samodzielnie działało, w ogóle będą aplikacje budowane samodzielnie, więc w to raczej nie warto iść. Więc jakby myślę, że wiecie, do czego dążę. To znaczy, sztuczna inteligencja, tak samo jak automatyzacja testów, ja uważam, że to jest mega szansa, a nie jakieś zagrożenie. Tak samo jak automatyzacja tutaj weszła w życie kilkanaście lat temu, zmieniła branżę testowania oprogramowania diametralnie, bo do tej pory wszystko testowało się ręcznie, więc to zupełnie inaczej wyglądało. Dzisiaj już wiemy, że dużą część testuje się automatycznie, więc to zmieniło również profil testera oprogramowania na bardziej techniczny, że musimy umieć przynajmniej czytać kod programistyczny, programować, to już w ogóle jest super, znać API, znać bazy danych i tak dalej, i tak dalej. Tak samo uważam, że sztuczna inteligencja również zrewolucjonizuje na przestrzeni kolejnych lat testowanie oprogramowania, ale absolutnie go jakby nie zastąpi, tak? To po prostu będzie wymagało na nas również zmiany pewnych innych umiejętności, jeszcze bardziej technicznych, języków skryptowych, uczenia maszynowego i tak dalej. Więc tester oprogramowania od tych kilkunastu lat już do dnia dzisiejszego mocno wyewoluował i myślę, że dokładnie sztuczna inteligencja to jest taki kolejny krok, będzie kolejna ewolucja przez kolejne lata, czyli będziemy podążać w kierunku coraz bardziej technicznym, ale testowanie oprogramowania, ludzie, deweloperzy, testerzy będą wciąż mocno tutaj uczestniczyć w tej branży. No i w kontekście w ogóle testu oprogramowania też toczyłem ostatnio taką dość długą dyskusję na jednym z paneli. Moim zdaniem również sztuczna inteligencja tak naprawdę jest mega szansą dla testerów oprogramowania, bo jesteśmy właśnie w takim etapie, kiedy ta sztuczna inteligencja się wykluwa, tak? I właśnie w tym etapie jest największe zapotrzebowanie na testy. I myślę, że w kolejnych latach będzie mega duże zapotrzebowanie na testy. Już to dzisiaj widzimy po właśnie projektach, gdzie tam firmy chcą wdrażać tą sztuczną inteligencję i faktycznie zamiast na przykład tam programistów, większej ilości programistów, jakichś DevOpsów i tak dalej, często właśnie tą największą grupą osób, zapotrzebowanie na osoby są właśnie testerzy, którzy będą uczestniczyć właśnie w dbaniu o to, żeby ta sztuczna inteligencja działała poprawnie, żeby robiła to, co należy, a nie po prostu działała sobie sama sobie. Dlatego też na samym początku, jeśli chodzi o moje zdanie, ja uważam, że sztuczna inteligencja to jest mega szansa dla testerów oprogramowania
i powinniśmy się tym tematem raczej interesować niż się tego bać. Więc z takim nastawieniem ogólnie chciałbym, abyśmy też podeszli do tego naszego spotkania. Jeśli by ktoś chciał kiedyś porozmawiać jeszcze na temat rozważań, na temat sztucznej inteligencji i tego rynku, to jak najbardziej być może zrobimy sobie kiedyś taki panel właśnie w kontekście webinaru, bo tutaj można by o tym mówić, mówić i mówić. Jest tutaj dużo różnych zdań, dużo różnych opinii. Warto by je też przeanalizować, rozłożyć na czynniki pierwsze, ale no nie jest to ten webinar, nie jest to miejsce, ponieważ dzisiaj przygotowałem dla Was bardziej taki webinar narzędziowy. W kontekście takich no, technikali, żeby Wam pokazać pewne narzędzia, może nie tyle pokazać, co opowiedzieć o pewnych narzędziach, zastosowaniu, co się dzisiaj używa, czego już może mniej. Dobra. Okej, to jedziemy. Jedziemy teraz. Więc tak, automatyzacja testów za pomocą AI. Przede wszystkim my jako firma również patrzymy troszkę na rynek. Automatyzacja testów. To jest ten obszar, który najbardziej został dotknięty sztuczną inteligencją. I to w tym obszarze również firmy, które pytają, jak możemy usprawnić swoją pracę w testach, jak podnieść jakość, to w tym obszarze widzimy największą możliwość wzrostu i wartości dodanej w kontekście sztucznej inteligencji, przynajmniej dzisiaj, na dzień dzisiejszy, bo tak jak mówię, to na pewno będzie ewoluowało, kiedyś to być może będzie wyglądało inaczej. Dzisiaj automatyzacja testów jest tym obszarem, który AI dotknął najbardziej i który, jak zaraz się też dowiemy, no, niesie sobą największą wartość dodaną w kontekście chociażby takich ograniczeń budżetowych jak czas czy pieniądze. Automatyczne generowanie testów. To jest oczywiście samo przez się nam przychodzi na myśl, że skoro sztuczna inteligencja i automatyzacja testów, to pewnie fajnie było, gdyby ta sztuczna inteligencja coś robiła właśnie tak autonomicznie. No i właśnie są takie narzędzia, chociażby narzędzie TestTeam. Polecam sobie to narzędzie sprawdzić. Ono jest już bardzo szeroko, może nie bardzo, ale szeroko jest wykorzystywane już na rynku deweloperskim, na rynku testowania oprogramowania. Jest to narzędzie, które tak naprawdę umożliwia nam automatyczne generowanie testów, tylko zobaczmy tutaj charakterystykę tego testu, żebyśmy to dobrze zrozumieli, bo to, że ja Wam powiem, że automatycznie coś tam się robi, to Wam to nie dużo powie. Ale przede wszystkim TestTeam i tego typu podobne narzędzia potrafią rejestrować interakcję użytkownika z aplikacją, czyli krótko mówiąc, działają w sposób taki trochę nagrywarkowy, tylko to nie są już takie nagrywarki, że tam nagrywają tam część ekranu, tam łapią jakieś piksele, tylko właśnie działa to na zasadzie takiego uczenia maszynowego, analizowania mnóstwa różnych aplikacji, sytuacji, wykorzystań danej aplikacji i na podstawie takich jakby nagrywareczek są w stanie generować automatyczne testy oprogramowania. My dzisiaj już korzystamy w kilku projektach z rozwiązań właśnie TestTeama i oczywiście widzimy tam jeszcze pewne braki, to nie jest idealne narzędzie, ale na pewno mocno usprawniło pracę, przede wszystkim w bardzo prostych testach. Bardzo prostych testach, bo do bardziej zaawansowanych testów być może testem się nie nadaje. Tu będzie też inne narzędzie, które może się bardziej nadaje do takich testów zaawansowanych, ale w przypadku prostych testów, wszelkich jakichś rejestracji użytkowników, logowań, jakichś tam wystawiania dokumentów, wysyłki czegoś, TestTeam idealnie się do tego nadaje. Potrafi przeanalizować na przykład 1000 przejść użytkowników i zbudować na podstawie tego test automatyczny, który będzie jakby takim uśrednieniem wszystkich tych klikań użytkowników. Jak to się ma na przykład do Selenium IDE? No, Selenium IDE to jest właśnie typowa nagrywarka. Po prostu nagrywamy sobie, klikamy tu, na przykład w to pole uzupełniamy to i klikamy zaloguj. I nagrywarka zrobi dokładnie to samo, czyli otworzy ten test, nic więcej. TestTeam natomiast on analizuje 1000 na przykład przejść różnych i na podstawie tego sam jest w stanie wygenerować taki test, który będzie uśrednieniem jakby tych wszystkich klików, więc na pewno działa to dużo bardziej, no, inteligentnie,
uwzględniając również pewne czasy zatrzymać, czyli jak, w jakim czasie użytkownicy na przykład klikają przycisk, że na przykład wpisanie loginu zajmuje im tyle i tyle czasu, kliknięcie tyle, jakieś przeczytanie jakiegoś tekstu tyle, że jest jakiś tam ruch na ekranie. To wszystko analizuje test team, analizuje ogromne zbiory danych. Oczywiście konfiguracja tego jest też istotnym aspektem i na tej podstawie potrafimy wygenerować testy automatyczne. W jednym z projektów na podstawie około 3 tygodni takich obserwacji klików po aplikacji, dzięki testim wygenerowaliśmy około 40% scenariuszy testowych, testów automatycznych, które działają do dzisiaj i działają bezproblemowo. Czyli widzimy, że takie usprawnienie jest na pewno istotnym elementem automatyzacji testów, ale pamiętajmy, że aby jakby dojść do tego momentu, trzeba było przeprowadzić mnóstwo testów, mnóstwo jakichś tam wyjątków rozwiązać i tak dalej. No ale to są właśnie takie elementy, które dzisiaj dzisiaj sztuczna inteligencja w kontekście testów oprogramowania, automatyzacji testów nam umożliwia. Oczywiście taki test team integruje się z wszelkimi rodzajami Continuous Integration, Jenkinsem, Circle, GitLabem, chmurami, więc tutaj jest jak najbardziej pełna integracja. Również test team posiada takie zaawansowane, może nie takie jak inne narzędzia, bo też zaraz o nich powiemy, ale pewne zaawansowane mechanizmy raportowania i analizy błędów, czyli krótko mówiąc, jeśli wykryjemy jakiś błąd, test team jest w stanie nam tak naprawdę ten błąd rozczytać, zdebugować i na przykład na chociażby zgłosić w oprogramowaniu Jira. Więc typowe zastosowanie testów automatycznych w kontekście pewnych bardziej inteligentnych rozwiązań. Test team polecam go do zastosowań również komercyjnych, nie tylko jakichś tam naukowych, bo tak jak mówię, test team, patrzyliśmy również na ich pewne statystyki, tam chwalą się różnymi wdrożeniami, no to jest obecny już w kilkuset instalacjach na rynku komercyjnym, także kilkuset tysięcznych instalacjach na rynku komercyjnym, więc widzimy, że to na pewno narzędzie zyskuje na znaczeniu. Tutaj jeszcze wcześniej wspomniałem o narzędziu, tutaj to jest automatyczne generowanie testów. Natomiast mamy jeszcze takie narzędzie, też bardzo fajne, które zwykle wykorzystujemy również w coraz większej ilości projektów, to takie narzędzie jak Apply Tools. Apply Tools, tutaj zaraz sobie przeczytamy charakterystykę, żeby Wam omawiać na konkretnych informacjach. Apply Tools tak naprawdę to jest narzędzie, które pozwala nam na tworzenie testów w kontekście wizualizacji, czyli tak naprawdę to narzędzie, na przykład mamy jakąś aplikację, na przykład formularz logowania i wchodzi jakaś nowa wersja tego formularza logowania, czyli tam nie wiem, zmieniło się jakieś tam pole, zostało dodane jakieś pole, to Apply Tools analizuje wersję starą, analizuje wersję aktualną i może analizować również wersję makietową, na przykład taką wersję idealną i na podstawie analizy obrazu jest w stanie wychwytywać różnice pomiędzy na przykład wersjami tego oprogramowania, co się zmieniło, co może być błędem, a co błędem nie jest, tak? Więc taka analiza obrazowa w kontekście pojedynczych ekranów, na których przeprowadzamy testy, czyli ekranów aplikacyjnych. Bardzo fajne rozwiązanie. My stosujemy go jako, on jest w ogóle tak naprawdę, jego zastosowanie służy głównie jako pewne uzupełnienie testów, bo to jest typowy taki test, jak widzimy, test taki frontendowy, tak? Czyli wchodzimy w aplikację, to Apply Tools zrobi nam screen, porównuje z aktualną wersją i szuka różnic. Na przykład, że tam się pole trochę przesunęło, że grafika się obróciła, że na przykład teraz ktoś wyrzucił na przykład jakiegoś checkboxa albo przycisk miał być klikalny, a jest na przykład zablokowany, jest nieklikalny, czyli jest jak na przykład w innym kolorze. To wszystko Apply Tools potrafi doskonale zlokalizować. Ale mało tego, że potrafi to zlokalizować, to potrafi to bardzo przejrzyście pokazać w ramach raportu, tak? Że zmieniło się to i to, zaznaczeniem, że ta wersja była taka, ta jest taka, mamy inny na przykład stan jakiegoś elementu, jego kolor, jego atrybut, wielkość, położenie i tak dalej. Świetne testy, które są uzupełnieniem takich testów, no,
produkt testów no, przeróżnych, tak, manualnych, automatycznych, AppliTools idealnie się tego nadaje, bo zobaczcie, na przykład może okazać się takie typowe błędy trudno znajdywane przez automatyzację testu. Na przykład mamy jakiś przycisk i teraz nam się on troszkę przesunął, czy na przykład troszkę się przekształcił, no to test automatyczny i tak w niego kliknie i wszystko będzie ok, on tego błędu nie wykryje. Natomiast AppliTools jak najbardziej tego typu błędy jest w stanie wykryć i pokazuje nam to w super raporcie. Więc bardzo fajne rozwiązanie, usprawniające pracę, pomagające tak naprawdę nawet nie pomagające, tylko tak naprawdę świadczące pewien kolejny etap testowania aplikacji, czyli takie właśnie wizualne porównywanie. Bo do tej pory wizualne porównywanie no, musieliśmy robić no, metodą gałkową, tak? Po prostu naocznie siadali sobie testerzy i sprawdzali, co tam się zmieniło. To podnosi nasze testy trochę na kolejny poziom, czyli takiej dodatkowej automatycznej, wizualnej weryfikacji oprogramowania. Więc super rzecz, której do tej pory tak naprawdę w takim kontekście komercyjnym nie było, a dzisiaj AppliTools faktycznie też zdobywa już rynki. My na przykład jak pokazujemy firmom, naszym klientom tego typu testy bardzo szybko, które możemy je zrobić bardzo szybko i dostarczyć pewien taki profesjonalny raport, no to na pewno klienci są turbo zadowoleni, zawsze to robi duże wrażenie i no nie ukrywajmy, tutaj nie chodzi o też samo wrażenie takie wizualne, prawda, ale chodzi o to, że ten rodzaj testów potrafi naprawdę wykryć bardzo duże ilości problemów, błędów, incydentów, być może bardzo nieistotnych, w sensie takich, że tam coś w innym kolorze, w innym odcieniu, jest inny rozkład przycisków, trochę coś się przechyliło, grafika jest mniej widoczna, coś tam się zasłoniło, ale w konsekwencji te setki, dziesiątki takich malutkich błędów naprawdę wpływają później na całość. Jeśli poprawimy, jeśli to wszystko funkcjonuje dobrze, to takie doświadczenie użytkownika końcowego na pewno jest radykalnie, radykalnie wyższe, więc zdecydowanie tutaj to polecam. Mamy tutaj kilka pytań jeszcze. Jak to się, dobra, w jakim języku pisze testing? Testing tak naprawdę możemy, jest taki parajęzyk w testingie programowania, pewne instrukcje, które są już zadeklarowane, ale oczywiście możemy sobie również w testingie programować w różnych językach, w kontekście różnych nakładek, które możemy na testing dodawać, bo testing jako, jak przystało na narzędzie AI, ono oczywiście się z mnóstwem innych narzędzi integruje i mamy możliwość dużego rozszerzenia tego testinga. My na przykład prowadziliśmy testy w testingie w Javie, tutaj mam doświadczenie w Javie i w nakładkach, które dostarczają możliwość pisania pewnych elementów, tworzenia pewnych komponentów właśnie z wykorzystaniem języka Java. Dobra, czy te narzędzia działają z apkami mobilnymi? Tak, działają z aplikacjami mobilnymi. AppliTools może działać na aplikacjach mobilnych. W kontekście tutaj może, tego w sumie nie miałem w planach powiedzieć, ale w kontekście aplikacji mobilnych istnieje również pewna nakładka, również do AppliTools, która pozwala nam łączyć się z farmami urządzeń i właśnie na podstawie tego możemy wykonywać testy aplikacji mobilnych, więc też polecam ten temat zgłębić, jeśli kogoś mocno interesuje testowanie aplikacji mobilnych. Dobra. Analiza logów i wykrywanie testów. Bardzo znowu istotny punkt w kontekście pewnych mechanizmów AI, które usprawniają pracę, które pozwalają oszczędzać i w konsekwencji prowadzić projekty bardziej dynamicznie. Analiza logów i wykrywanie błędów. Dwa narzędzia, takie, które, z których my mamy tutaj doświadczenie już, to jest narzędzia Splunk. Może przejdziemy, to może, żeby tutaj, bo tutaj będzie jeszcze wykrywanie anomalii. Dobra, na razie analiza logów. Mamy oprogramowanie Logly, które tak naprawdę jest w stanie analizować przeogromne ilości różnych logów, no bo jak wiemy doskonale z testowania oprogramowania, często aby wykonać jakieś debugowanie, czy wykonać jakieś bardziej zaawansowane testy, no musimy przeanalizować logi, jakieś dane testowe, logi czy raporty, prawda, żeby na przykład wykryć jakąś anomalię, czy jakiś incydent. Logly to jest narzędzie, które potrafi analizować naprawdę ogromne ilości danych różnych, z różnych źródeł. To mogą być logi, to mogą być raporty, to mogą być elementy dokumentacji
i na podstawie tychże danych Logi może przetwarzać ogromne ilości tych danych i na podstawie tych danych pokazywać, wykrywać pewne błędy, pewne incydenty, które zdaniem właśnie tych mechanizmów uczących się mogą powodować w przyszłości na przykład awarie, bądź już teraz powodują pewne nieprawidłowości w działaniu. Logly wykorzystuje AI do analizy logów w czasie rzeczywistym, to jest bardzo istotne. Możemy dostarczać mu aktualne dane z różnych źródeł danych, jakby on demand, na żądanie i w ten sposób może identyfikować pewne incydenty, anomalie, które mogą się przydarzyć. Na przykład, żebyśmy też działali na pewnych jakichś przykładach. Może na przykład my często dajemy tutaj do analizy wyniki z testów automatycznych, bo wiadomo, puszczamy testy automatyczne codziennie w różnych odstępach czasu, różne zestawy testów. W nocy puszczamy całe zestawy, w dzień jakieś szczątkowe zestawy. No i oczywiście z każdego testu jest jakiś raport. Więc Logly może agregować te raporty z testów i na przykład wysnuć pewne predykcje, wysnuć pewne wnioski na podstawie na przykład najczęściej pojawiających się błędów, że na przykład tutaj mamy taki błąd, że na przykład w nocy nie da się na przykład przejść jakiegoś tam procesu, na przykład przelewu internetowego, bo po prostu w nocy idzie jakieś przetwarzanie. Więc Logly jest w stanie nam wysnuć taki wniosek i zaproponować chociażby zmianę puszczania testów. Jest to bardzo inteligentne narzędzie. Oczywiście ono się integruje również z wieloma zestawami danych i to oczywiście, jakie dane wskażemy temu narzędziu, będzie w konsekwencji predefiniowało to, co to Logly może dla nas zrobić. Więc też bardzo zachęcam do pracy z takimi narzędziami, no bo zobaczmy, tak naprawdę AI doskonale wiemy, że to są mechanizmy, to są algorytmy, które przetwarzają duże ilości informacji i na tych informacjach się uczą, a więc idealnym miejscem są wszelkiego rodzaju zestawienia, logi. Pamiętajmy też, testując aplikacje, mamy do dyspozycji często jakieś logi z aplikacji, w których mamy log, prawda, które cały czas przychodzą jakieś informacje. Również tego rodzaju logi poddajemy właśnie weryfikacją przez takie aplikacje. I na podstawie takich dużych ilości danych, to Logi nam może na przykład powiedzieć, że mamy problem na przykład z jakimś tam serwerem albo z jakimś komponentem, który wpływa na przykład na zachowanie błędne aplikacji. Bo na przykład każdy błąd jest jakoś połączony z danym na przykład mechanizmem, z daną funkcją w oprogramowaniu. Więc świetna, świetna rzecz, oczywiście to, jak to będzie działało, zależy głównie od nas, jakie my informacje dostarczymy i jak, że tak powiem, nauczymy te mechanizmy tego, czego od nich potrzebujemy po prostu. Więc to jest też coś, czego my wcześniej, przed tą powiedzmy erą AI, nigdy nie wykorzystywaliśmy i mnóstwo czasu często marnowaliśmy właśnie na przetwarzaniu, analizowaniu dużych ilości danych, chociażby właśnie z dzienników logów. To w tej chwili już diametralnie się u nas zmieniło. Tam, gdzie możemy to zrobić, to staramy się właśnie to robić takimi narzędziami. Splunk, kolejne narzędzie. Algorytmy uczenia maszynowego mogą wykrywać nietypowe zachowania systemu, które mogą wskazywać na błędy lub problemy z aplikacjami, czyli dokładnie właśnie jak poprzednie narzędzie. AI analizuje dane historyczne i bieżące, aby zidentyfikować odchylenia od normy. Więc pamiętajmy, że mamy do dyspozycji możliwość analizowania danych on demand, czyli takich na live, ale również możemy analizować dane historyczne. Więc jeśli na przykład mamy już jakiś projekt, który już istnieje od wielu miesięcy, jest zrealizowany, no to nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy dalej te dane poddali pewnej obróbce właśnie chociażby takim oprogramowaniom, które przetworzą dla nas odpowiednie ilości danych i wyciągną pewne wnioski. Więc Splunk czy właśnie Logly są przez nas już przetestowane dość gruntownie. Na pewno w wielu projektach jest to duża wartość dodana. Inteligentne wykrywanie błędów z AI. Na pewno każdy z Was słyszał, być może nie każdy z Was, ale część z Was słyszała o SonarQube. Jeśli ktoś tam gdzieś uczestniczy mocniej, chociażby w dewelopmencie, jest tam bliżej tych programistów, to o SonarQube być może słyszał jako o narzędziu do, można powiedzieć tak upraszczając, analizy statycznej kodu programistycznego chociażby.
Natomiast mamy takie rozwiązania jak właśnie Sonar Cube AI, czyli pewien komponent, który jest dołożony do Sonar Cube'a w odpowiedniej wersji, który właśnie wykorzystuje tą analizę statyczną kodu do jeszcze bardziej inteligentnego wykrywania błędów, pewnych wad czy potencjalnych zagrożeń. I my ten Sonar Cube wykorzystujemy właśnie do naszych testów, do kodu naszych testów automatycznych i do samego kodu aplikacyjnego. Sonar Cube AI pozwala nam na bardzo wczesnym etapie, czyli już na tym etapie deweloperki początkowej chociażby, na wczesne wykrywanie pewnych błędów podczas już tego początkowego etapu oprogramowania. I jak to tak naprawdę działa? No, Sonar Cube jako narzędzie po prostu jest takim narzędziem, które pozwala jakby nasz kod, który wytwarzamy, przepuścić przez właśnie Sonar Cube'a po to, aby tam ten Sonar Cube nam taką zrobił inteligentną analizę kodu, czy ten kod jest dobry, czy są zachowane dobre praktyki, czy nie ma jakichś takich podstawowych błędów logicznych, technicznych. Natomiast ta nakładka AI, ta wersja AI pomaga nam chociażby w tym, chociażby w tworzeniu generycznych testów automatycznych. My wykorzystujemy często, piszemy często testy automatyczne w Selenium, tak? Jako tym no, wciąż najpopularniejszym oprogramowaniu do automatyzacji testów. Sonar Cube AI działa na tyle inteligentnie, że jest, jeśli przetworzy w sobie setki, tysiące różnych testów, to jest również automatycznie możliwość nim wygenerowania, czyli zduplikowania testów automatycznych. I przykładowo, wyobraźmy sobie, że mamy formularz rejestracyjny. I tam jest na przykład 30 różnych pól: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres faktury, wiek, miasto, ulica i tak dalej, i tak dalej. Chcielibyśmy zapewne w testach automatycznych, żeby każde z pól było weryfikowane. Czy jest wyświetlone, czy jest aktywne, czy nie wiem, czy nie jest wyszarzone, czy jest w odpowiedniej długości pól i tak dalej. Sonar Cube AI z komponentem właśnie AI pozwala nam automatycznie, na przykład piszemy tylko 2-3 testy na pole imię, nazwisko i na przykład adres i później automatycznie on nam wygeneruje już testy do pozostałych pól, realizując za nich te same weryfikacje, czyli czy pole na przykład jest aktywne, czy nie jest wyszarzone, czy pole jest w ogóle widoczne i czy na przykład czy pole ma odpowiednią, pozwala wprowadzać na przykład tekst odpowiedniej długości. Więc automatyzacja przez takie powiedzmy analizę kodu i ich best practice, które trzeba zachowywać. Więc też fajna rzecz, która pozwala nam po prostu szybciej pisać testy automatyczne. Co nie jest, co jest tak naprawdę w prostych projektach, gdzie mamy właśnie do zrealizowania testy, nie wiem, logowania, rejestracji, zakładania klienta, wysyłania jakichś faktur. Tak naprawdę to są testy, za które takie jakby powtórzone testy, to jest 60-70% czasami całego projektu, tak? Czyli tworzymy kilka testów unikalnych, a później duplikujemy weryfikacje na poszczególne pola, na poszczególne ekrany, na poszczególne web elementy, które się na tych polach, na tych ekranach powinny znajdować. Więc kolejny dość duży improvement, dość duża wartość dodana do standardowej automatyzacji testów, czego wcześniej zupełnie nie robiliśmy i no nie ma co ukrywać, wszystko trzeba było robić ręcznie. Oczywiście kopiowaliśmy to gdzieś tam inteligentnie, staraliśmy się to przyspieszać, ale dzisiaj z takimi rozwiązaniami na pewno jest nam dużo, dużo łatwiej, dużo, dużo szybciej. Podobnym rozwiązaniem jest DeepCode. Szczerze mówiąc, ja uważam ogólnie, że DeepCode jest nieco lepszy niż Sonar Cube AI. On służy do tego samego, jest to takie alternatywne narzędzie, ale powiedziałbym, że ma nieco lepiej złożone jakby w sobie algorytmy, pozwala wykonywać jeszcze lepsze moim zdaniem testy i z jeszcze większą dokładnością pewnych best practice, które powinny być zachowane. Więc moim zdaniem DeepCode jest jeszcze lepszy. Ja polecam, żebyście sobie wypróbowali, jeśli ktoś z Was tworzy automatyzację testu, to na pewno DeepCode jest bardzo, bardzo fajnym narzędziem. No i inne narzędzie, na przykład Mabel, też polecam Wam sobie zapoznać z tym narzędziem. Jest dużo fajnych materiałów również na YouTubie darmowych z Mabla, jak to działa, jak to wykorzystywać. I tutaj również właśnie za pomocą Mabla możemy rejestrować, jakby tak nagrywać pewne akcje użytkowników i na podstawie tego powstają nam testy automatyczne, przypadki testowe, więc takie mocno inteligentne, mocno rozbudowane narzędzie. Co prawda ma swoje minusy z racji tego, że jakby w tym narzędziu starali się producenci, autorzy
że tak powiem, ująć wiele różnych funkcjonalności, to nie wszystkie one działają idealnie, ale faktycznie jest to dość rozbudowane narzędzie. Te narzędzia, te Functionize, platforma Test AI, o to jest też taka platforma fajna, którą możecie sobie odpalić, zobaczyć, co się tam dzieje. Perfecto, na przykład o, w kontekście testowania testowania aplikacji mobilnych, jeśli kogoś to interesuje, bo tu już padały pytania, to na pewno Perfecto jest świetnym rozwiązaniem, które oparte właśnie na mechanizmach AI, które pozwala nam wykonywać testy na różnych emulatorach, symulatorach, bardzo właśnie inteligentnie przerzucając pewne testy w odpowiednie konfiguracje urządzeń. Polecam zapoznać się właśnie to nie tyle jest takie narzędzie AI, tylko bardziej taka platforma, ale wykorzystuje właśnie pewne mechanizmy takiego uczenia. Dobra, to jest w kontekście narzędzi, tak bardzo szybko, staram się mówić dość szybko, bo jeszcze chcę Wam opowiedzieć kilka rzeczy. Natomiast teraz tak, chciałem przejść do takiej sekcji, gdzie chciałem Wam też troszkę opowiedzieć o tym, jak my realnie wykorzystujemy jeszcze sztuczną inteligencję w kontekście projektów testerskich, bo projekty testerskie to nie tylko automatyzacja testów, prawda? Automatyzacja testów to jest często w tej chwili jakby tak duża gałąź rynku, prawda? Często ponad połowa naszych różnych rzeczy, które trzeba testować. Natomiast automatyzacja to nie wszystko. Nadal testy manualne to jest core testowania oprogramowania. W niektórych projektach więc wręcz po prostu jest to coś, od czego po prostu wychodzimy. Dlatego też chciałbym trochę powiedzieć również o testach manualnych, bo pewnie też jest z nami dużo testerów manualnych, no i pewnie dla nich informacje odnośnie narzędzi do automatyzacji testów, no to okej, okay, no są, poznaliśmy fajnie, ale co w kontekście testów manualnych? Otóż testowanie API to jest ten element, w którym my głównie, jeśli chodzi o testy manualne bądź tak półautomatyczne, tym się głównie specjalizujemy, to tutaj widzimy taką największą wartość z tej różnej mechaniki sztucznej inteligencji. Jak podchodzimy do testów API przede wszystkim? Dzięki pewnym naszym bibliotekom, które właśnie wykorzystują, pisanym głównie w Javie, które wykorzystują mechanizmy sztucznej inteligencji, czy też chociażby właśnie działają w integracji z Copilotem czy z czatem GPT. Jeśli chodzi o testy API, to my mocno właśnie idziemy w wykorzystanie tej sztucznej inteligencji. I jak to robimy? Przede wszystkim nasze usprawnienie w kontekście sztucznej inteligencji polega na tym, że większość już teraz testów API, które wykonujemy, do których mamy jakąś dokumentację, to my sobie przetwarzamy dokumentację właśnie w pewnych bibliotekach AI, które inteligentnie wyciągają z dokumentacji wszelkie potrzebne rzeczy do później napisania testów automatycznych czy półautomatycznych, na przykład Postmanie, testujących właśnie to API. I między innymi mamy taki mechanizm, który po prostu przetwarzamy dokumentację, czyli naszym wsadem jest dokumentacja, często nawet notatki z maili chociażby, czy z jakichś spotkań głosowych, które sobie później robimy deskrypcję. Wsadzamy to właśnie do mechaniki tych mechanizmów. Do czata GPT raczej nie polecam tego wsadzać z racji bezpieczeństwa, chyba że odpowiednio zanonimizujemy dane. Ale to jest też temat, do którego zaraz sobie podejdę. Więc jeśli te dane już mamy zanonimizowane albo korzystamy z zamkniętych mechanizmów AI, przetwarzania danych, tych procesów uczących się, to wtedy tutaj mamy możliwość po prostu automatycznie z dokumentacji wyciągania chociażby właśnie endpointów, czyli strzałów, linków, operacji, które trzeba na tych linkach zrobić oraz oczekiwanego efektu, no bo głównie w dokumentacji powinny być również oczekiwane efekty. Na podstawie tych informacji automatycznie wypluwamy sobie całe testy na przykład do Postmana. I w ten oto sposób już teraz nie
przeklepujemy nic ręcznie, nie bierzemy tego z dokumentacji ręcznie, tylko robimy to w sposób stricte automatyczny. Żeby Wam to uprościć, no, gdybyśmy mieli czata GPT, tak, gdybyśmy mieli zanonimizowaną dokumentację, to wystarczyłoby do czata GPT tą dokumentację przekazać, a następnie kazać mu wyciągnąć z niej odpowiednie rzeczy, czyli endpointy, do tych endpointów operacje i oczekiwany efekt w kontekście strzału i kazać mu wygenerować to w postaci testu automatycznego czy testu półautomatycznego, czyli skryptu do Postmana. I tak właśnie nasze testy API w wielu projektach już wyglądają, że nie robimy już tego ręcznie jak do tej pory, tylko większość rzeczy mamy generowane automatycznie. Oczywiście do tego celu musieliśmy sobie stworzyć pewne konsole anonimizacyjne, czyli takie, które właśnie te informacje z dokumentacji zmieniają na dane zanonimizowane, a później z powrotem je już na istniejących skryptach ponownie podmieniają, więc mamy takie konsole anonimizacyjne i deanonimizacyjne, które sobie utworzyliśmy, zaprogramowaliśmy i na tej podstawie potrafimy znacznie przyspieszyć pracę w kontekście testowania API. Ja Wam polecam dla waszego sprawdzenia, jak to działa. Wystarczy, gdybyście wzięli sobie jakąś darmową dokumentację API z internetu, wrzucili ją do czata GPT i kazali mu zrobić z niej jakiś test, który będzie się mu implementował w Postmanie. Zobaczcie, jak on fenomenalnie te informacje zbierze. Dodatkowo nawet wrzuci nam pewne podpowiedzi, jeśli dobrze zadamy mu oczywiście prompty. Więc to jest coś, co u nas w kontekście naszych projektów mocno, bardzo mocno usprawniło całą pracę. Ja Wam mogę też powiedzieć taką statystyką, bo mamy klienta, którego realizujemy co mniej więcej kwartał, co 4 miesiące, co 5 miesięcy, pewno testy właśnie API w kontekście kolejnych wydań. I o ile do tej pory każde nasze przygotowanie tych testów trwało około 4-5 tygodni, o tyle po, kiedy wydevelopowaliśmy sobie tę konsolę anonimizacyjną i deanonimizacyjną, udało nam się zrobić to, co robiliśmy zawsze, czyli na te testy, udało nam się zrobić to w ciągu 7-8 dni, powiedzmy, bo półtora tygodnia, że tak powiem, to był cały tydzień i tam chyba do środy albo do wtorku. Więc to, co robiliśmy przez 4 tygodnie, udało nam się zrobić w półtora tygodnia. Więc tutaj jest ogromny, tutaj widzimy, że jakby w tym na pewno w takich elementach jak to, że mamy jakąś generyczną dokumentację, czy jakieś generyczne, bo to nie musi być dokumentacja, to mogą być przypadki testowe, to może być jakaś specyfikacja funkcjonalna na przykład, z czegoś, co możemy wyciągnąć konkretne dane testowe, to na pewno jest przyszłość testowania oprogramowania, dlatego też uważam, że w kontekście testów API warto, abyście się zainteresowali właśnie takim przetwarzaniem automatycznym testów API. Gdyby ktoś był zainteresowany, jak to finalnie wygląda, jak to, bo troszkę o tym odpowiedziałem, ale tak naprawdę pewnie chociażby w tym kontekście chcielibyście to zobaczyć, to ja za mniej więcej tydzień albo za 2 tygodnie będę miał taki panel dla jednej z firm, ale on będzie otwarty, na którym właśnie będziemy przedstawiać możliwości wykorzystania tych konsol, które mamy właśnie konsoli anonimizacyjnej i deanonimizacyjnej w kontekście właśnie generowania automatycznego testów API na podstawie istniejących dokumentacji czy szczątków dokumentacji, na przykład właśnie chociażby tam pokażemy, jak przypadki testowe mogą uzupełnić dane wsadowe do generowania takich automatycznych testów do Postmana, bo tu mówimy w kontekście Postmana. Dobra, to zobaczycie, obserwujcie nasze social media, tam będzie właśnie informacja, jak do tego panelu dołączyć. Dobra, więc tutaj to na pewno. No i generowanie przypadków testowych również, mając do dyspozycji konsolę anonimizacyjną i deanonimizacyjną, bo żeby to wybrzmiało, to nie jest tak, że mamy jakąś rocket science technologię, no to każda firma może sobie taką konsolę zaprogramować, która będzie właśnie bazowała na danych wprowadzających do niej i później anonimizowała, a później je z powrotem przywracała. To nie jest jakby też mega skomplikowane czynności. Oczywiście ta konsola wymaga każdorazowo
że tak powiem, developmentu w kontekście konkretnego projektu, no bo za każdym razem dostarczamy do niej trochę inne dane w innej postaci i tak dalej, ale to oczywiście nie jest jakiś rocket science, to każdy może sobie taką konsolę, każda firma myślę, że ma zasoby, żeby taką konsolę sobie zbudować. No i na przykład, nie wiem, jak też chociażby pracowałem w wielu projektach, na przykład migracyjnych, różnych chociażby banków, prawda? No to zawsze taką konsolę się po prostu budowało, prawda? Do anonimizacji, do anonimizacji, więc to nie jest nic, że tak powiem, rocket science. I właśnie wykorzystując takie konsole, również możemy spokojnie zanonimizować dane, potraktować, czyli później je wdrożyć na przykład do ChatGPT, do agentów prywatnych ChatGPT, po to, aby na przykład one nam wygenerowały z jakiejś dokumentacji przypadki testowe, na przykład do testowania poszczególnych pól w bazie danych, ich atrybutów, właśnie, nie wiem, długości, typu danych, jakichś atrybutów nulabel i tak dalej. Więc my również staramy się tam, gdzie możemy, generować automatycznie również przypadki testowe, szczególnie właśnie do testowania baz danych, do testowania API, czyli takich technikali, gdzie na przykład mamy do przetestowania jakieś bazy danych, typu na przykład 10 tabel, które mają po 10 różnych pól, czyli to już jest 100 pól, którym trzeba podać takim samym testom, prawda? Tylko oczywiście każde pole ma inne atrybuty, inną długość, będzie miało inne sprawdzenie innego typu danych, innego klucza i tak dalej. Więc to wszystko też dzisiaj robimy już przy pomocy AI, Copilota czy ChatGPT, oczywiście, tak jak powiedziałem, na danych zanonimizowanych. I to jest bardzo istotna rzecz, bo wiele firm chciałoby korzystać z tego, ale niestety, no, słusznie, boi się właśnie pewnych wycieków danych, pewnych nawet nie tyle wycieków danych, co nawet tego, że nie wiadomo, co z tymi danymi się w konsekwencji dzieje i jakie to ma przełożenie później na aspekty prawne czy legislacyjne, bo doskonale też pewnie wiecie, że dopiero te uwarunkowania legislacyjne, normy prawa się dopiero wykuwają. Mamy European Act, który dopiero, AI Act, który dopiero wchodzi. Mamy już jego pierwsze ustalenia, ale w ogóle jego zapiski formalnie wchodzą dopiero od stycznia następnego roku, więc tutaj jest dużo jeszcze niewiadomych. W każdym razie dlatego Was mocno, mocno uczulam na to, aby wszelkie rzeczy, które robicie nawet w ramach testów, były 100% bezpieczne, zanonimizowane na danych, które w żaden sposób nie można powiązać z aplikacją czy z mechanizmem, który dostarczamy w kontekście właśnie testu. Agenci prywatni ChatGPT to na przykład przez Microsoft Azure OpenAI Service, na przykład, albo też w kontekście AI 4.0 ma teraz też możliwości tworzenia takich agentów, które bazują, możemy ich uczyć tylko na własnych danych, które nie wychodzą poza sieć, że tak powiem, tak? Bazują na danych tych, które tylko tam wstawimy i nikt do tego nie ma dostępu. Więc też tutaj mamy, i głównie Azure właśnie też specjalizuje się w tym, aby integralnie dostarczać właśnie connectivity do tych agentów. Więc dokładnie Microsoft Azure, ten OpenAI Service jest między innymi tym rozwiązaniem, o którym właśnie mówię. Dokładnie tak. Okej. No i wyniki. I teraz krótko wyniki, bo też nie chcę Was tutaj już zanudzać. Jesteśmy już ponad godzinę, więc powiedzmy, że tutaj czas pomału nam się kończy. Wyniki. Krótkie wyniki z jednego z naszych ostatnich projektów, które właśnie pokazują, jak działają te poszczególne komponenty AI. Oczywiście wyniki w każdym projekcie będą zupełnie inne, bo pamiętajmy, że w jednym projekcie coś zadziała, coś się nam przyda. Coś ta sztuczna inteligencja nam da wartość dodaną, a w innym projekcie nam da mniejszą wartość, albo w ogóle nam jej nie da, tak? To wszystko jest w zależności oczywiście od specyfiki i konkretnych elementów danego projektu. To jest oczywiste, ale to jest projekt, który możemy się jakby nim pochwalić, chcielibyśmy się nim pochwalić, czyli projekt, który dzięki AI w automatyzacji testów, szczególnie właśnie automatycznego generowania powtarzalnych testów i automatycznego utrzymywania, bo chociażby takie narzędzie jak testing pozwala również dokonywać automatycznie korekt, na przykład selektorów, czyli jakiś selektor się zmienił, to testing jest w stanie wychwycić to i automatycznie podmienić ten selektor na właściwy, już nowy. Także my już tego nie musimy robić, czyli utrzymywalność nam, że tak powiem, jakby nie musimy przeznaczać czasu na utrzymywanie pewnych takich podstawowych rzeczy. Więc minus 70% w kontekście może nie ze sprintu, tylko z iteracji, z release'u na release, tak? W jednym release'u robiliśmy to bez AI,
drugim z AI, to jest 70%, jeśli chodzi o redukcję czasu testowania. Więc widzimy, że to ma na pewno duży potencjał i uwierzcie mi, pierwsze co firmy w tej chwili robią, o co pytają w kontekście jakichś tam współprac czy realizacji projektów, bo to w konsekwencji odbija się również na rynku, prawda, na później osobach, które zatrudniają, to jest to właśnie, czy zrobicie coś z AI-em, czy coś nam dacie, co będzie ekstra, nie tylko liczy się wynik końcowy, ale również jego czas wykonania, czy pieniądze, no to jest oczywistość, więc idziemy w tym kierunku, że tak naprawdę każda osoba, która pracuje w testach automatycznych w tej chwili, myślę, że w kontekście kolejnych miesięcy będzie musiała wykazać się pewną znajomością jakichś tam bibliotek, narzędzi AI, bo po prostu firmy tego oczekują. Wykrywanie błędów, również tu AI pomogło wykryć około 25% więcej błędów na wczesnym etapie cyklu życia oprogramowania. I za większość tych błędów odpowiadają te błędy właśnie wizualne, gdzie po prostu automatycznie przy każdej iteracji analizujemy całe ekrany, ekran do ekranu, podekrany, modale i wykrywamy tam pewne błędy, przesunięcia, braki jakichś elementów, coś wcześniej było, teraz to nie ma z jakiegoś powodu, znamy to dobrze z testowania, prawda? Coś działało, a nagle nie ma przycisku, prawda, żeby w ogóle kliknąć, więc to AI na pewno na początkowym etapie. Bo pamiętajmy, dlaczego też zaznaczyłem, że na początkowym etapie, bo to nie chodzi o to, że tylko to wykrywają na początkowym etapie, tylko pamiętajmy, że początkowy etap każdego projektu testowego, czyli każdego projektu deweloperskiego, budowy aplikacji jest najważniejszym etapem w kontekście jakości oprogramowania, bo jeśli tutaj wykryjemy większą ilość błędów, to później w kolejnych testach, na testach akceptacyjnych, systemowych, tam będzie tych błędów mniej i pamiętajmy, że im wcześniej błąd wykryty, tym jest tańszy i prostszy w obsłudze, a później on rośnie, jest droższy, jest dłuższy w obsłudze, więc wykrycie 25% więcej błędów na etapie początkowym, to jest, uwierzcie mi, mega przekłada się na końcowy, na cały proces testowy, radykalnie go skracając. I właśnie to skrócenie właśnie polegało na tym, że my wykryliśmy bardzo dużo błędów już na etapie początkowym, dlatego też na końcowych etapach testy przebiegały bardzo sprawnie, nie było dużych błędów, nie było dużych zmian. Więc to jest taka korelacja, którą my zauważyliśmy. No i zwiększenie jakości, oczywiście stałe monitorowanie i analiza wizualna interfejsu przyczyniły się do wyeliminowania 80% błędów wizualnych, czyli jakby wykryliśmy, bo tu, żeby to było też jasne, w kontekście tego, co wykrywaliśmy wcześniej, tutaj wykryliśmy jakby 80% tych błędów więcej, więc to jest naprawdę duża ilość, co wpływa po prostu na cały etap testowania oprogramowania. Więc krótko mówiąc, żeby tak podsumując, AI na pewno jest przyszłością, na pewno rynek idzie w tą stronę, żeby wdrażać poszczególne komponenty, ale jeszcze dzisiaj i myślę, że przez kolejne nawet lata nie będzie czegoś takiego, że będzie jakiś proces turbo, jakieś narzędzie do AI i nagle ono wszystko za nas zrobi, będziemy tylko klikać i czekać na wynik, a nawet może i nawet nie czekać na wynik, tylko czekać na jakiegoś maila z potwierdzeniem, że jest OK albo nie jest OK. To dzisiaj czegoś takiego jeszcze nie mamy, nie słyszałem o czymś takim, ale w przyszłości myślę, że do tego będziemy pomalutku dążyć, ale spokojnie, na pewno testowanie oprogramowania manualne i automatyczne to jest, przynajmniej ja nie widzę takiego zagrożenia, wręcz przeciwnie, widzę ogromną szansę i na tym zdaniu bym dzisiaj tą prezentację zakończył. Czy macie do tego jakieś pytania? Może wy macie jakieś narzędzie, z którego korzystaliście, albo o które jeszcze chcecie dopytać, które być może nie poruszyłem, bo ja celowo dzisiaj nie poruszałem tematu na przykład czata GPT, bo o czacie GPT znajdziecie mnóstwo różnych materiałów, webinarów, co tam możemy robić, co nie, ale dzisiaj mi chodziło właśnie o przekazanie takich rzeczy, które finalnie wykorzystujemy realnie na rynku komercyjnym, gdzie rynek komercyjny te narzędzia po prostu już przyswaja i wykorzystuje je pomalutku na co dzień. Więc tak, myślę, że tutaj na większość pytań odpowiedziałem chyba, jeszcze tak tylko sobie przeglądnę. Nagranie oczywiście będzie dostępne jak najbardziej. Tak, tutaj mieliśmy o tym serwisie, to odpowiedziałem, tutaj potwierdziłem. Czy któreś narzędzie jest za darmo, czy tylko wersje na kilka dni? Większość narzędzi jest oczywiście narzędziami płatnymi.
Ale jak najbardziej, chyba każde z tych narzędzi ma swoją wersję jakąś taką właśnie demową, którą można sobie sprawdzić. Ale faktycznie, szczególnie w zastosowaniach komercyjnych, wszystko oczywiście jest płatne. No i też często są to większego rodzaju koszty. Znaczy, też może nie jakieś takie duże, jak na przykład jak narzędzia do RPA, gdzie tam kosztują jakieś licencje po kilkaset tysięcy złotych, ale mimo wszystko te komponenty, dostęp do tych mechanizmów AI, jest płatny i to często dość sporo. Dobra. Okej, słuchajcie, to teraz jeszcze obiecałem wam konkurs, też pytaliście na początku, więc jak najbardziej tak. Wiem, że te dziewczyny od nas z biura ograniczyły ten konkurs do osób, które tam spełniły jakieś warunki, czyli po prostu osób, które tam udostępniły jakiś tam post. W każdym razie mam dla was pytanie, dla tych osób, które to zrobiły, albo teraz macie czas, żeby to zrobić, to zadam zaraz bardzo proste pytanie i pierwsza osoba, która odpowie na to pytanie, która spełni warunki konkursu, dostanie od nas 1000 zł w formie voucheru do wykorzystania na wszystkie nasze usługi, szkolenia i tak dalej. Okay? Gotowi? Jesteście? Pytanie jest bardzo proste, dotyczy oczywiście AI, bardziej takiego ogólnego, ale myślę, że tutaj większość z was będzie w stanie bardzo szybko odpowiedzieć na to pytanie. Więc tak, pytanie jest następujące. Kto rozszyfruje mi skrót w kontekście AI? Następujący. Patronim tak naprawdę, czyli właśnie skrót. I tu mówimy o skrócie w kontekście AI. I dałem wam teraz na czacie. Dobra, mamy. Widzę, że się rozbiło się wszystko oczywiście o szybkość. Mamy, ja przynajmniej, to musimy potwierdzić. Pierwsza osoba, która odpowiedziała prawidłowo i napisała to, a to Michał nawet się poprawił, był turbo szybki, jest Michał Gołkowski. Tak, potwierdźcie mi tylko, czy na pewno on jest u Was również pierwszy, bo być może u kogoś będzie inny, ale chyba nie, raczej wspólny czat widzimy. Więc Michał, moim zdaniem, był pierwszy, rozszyfrował dobrze ten skrót. Large Language Model, czyli no, model, który jest w stanie przetwarzać ogromne ilości danych właśnie na potrzeby uczenia maszynowego, no i algorytmów AI. Dobra, w takim razie myślę, że tak, tutaj mamy potwierdzenie. Mateusz, u mnie też Mateusz. Large Language Model. A nie, poczekajcie, 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 bo to jest teraz tak. Ja muszę sobie powiększyć, bo teraz wam miałem na małym ekranie to, bo tutaj już widzę chyba swój błąd, bo jest tak. A Mateusz napisał, ale Mateusz, a tutaj ma literówki, więc nie możemy Mateuszowi tego niestety uznać, więc pierwszą osobą, która napisała to dobrze, jest Michał Gołkowski. Zgadza się? Powoli pisze tak. Dobra, to zróbmy tak. Dobra, to zróbmy tak. W takim razie ja tutaj zgodnie ze sztuką dałbym Michałowi tą wygraną, bo to była pierwsza osoba, która napisała to dobrze, ale że Mateusz był pierwszy, tylko tutaj zrobił literówki, to Mateusz, ty od nas dostaniesz jakoś również nagrodę. Nie chcę powiedzieć pocieszenia, bo skoro wygrałeś, to będzie nagroda. Coś wymyślimy, dobra? Jakiś od nas upominek Mateusz dostaniesz. Ok? Super. Dobra. No to ok, no to mamy w takim razie, mamy to. To co? Myślę, że w takim razie Michał, ty się do nas odezwij w wiadomości prywatnej na kontakt mapa Quality Island. To dziewczyny ci tam z naszego biura udzielą voucheru, więc będziesz mógł sobie u nas coś zakupić sobie na ten voucher. Dobra, słuchajcie. No to w takim razie ja wam bardzo dziękuję.
Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia na kolejnych webinarach. Niebawem, tak jak powiedziałem, będzie ten taki webinar bardziej warsztatowy, ale będą też również inne tematyczne webinary, na które też również zapraszam. Będą fajne tematy. Także obserwujcie nasze social media. Możecie mnie zapraszać również na LinkedInie. Tam też zawsze są najświeższe informacje. Więc do zobaczonka, mam nadzieję. Do usłyszenia. Pa, pa. Cześć, trzymajcie się. Hej. Dzięki, dzięki, pa, pa.